co się stało z mieszkańcami. Trudno określić liczbę ofiar nalotów z sierpnia 1944 roku. Sumując, mówi się o ponad 2,5 tysiąca osób, które zginęły pod bombami, które zostały zaduszone w piwnicach, również w schronach przeciwpożarowych. Rzeczywistość, którą pamiętają ci, którzy przeżyli te naloty, ta rzeczywistość kojarzy się z apokalipsą. Przede wszystkim ze względu na huragany ogniowe, które zostały rozpętane przez bomby. Huragany ogniowe, które poruszały się w tempie 200 km na godzinę, które osiągały temperaturę 1000 stopni Celsjusza. Płonął bruk, paliła się odra, co było skutkiem bomb benzolowych, których zawartość musiała się wypalić do końca. Oprócz tego ponad 100 tysięcy zniszczonych mieszkań, a więc właściwie konieczność opuszczenia Szczecina przez kilkadziesiąt tysięcy osób. Mówi się o 42 tysiącach osób, które opuściły Szczecin. Przeniesiono również część instytucji do Łobza, do Goleniowa, do Nowogardu. Ale nastrojów panikarskich nie było. Szczecin czekały jeszcze potężne naloty na początku stycznia 1945 roku, chociaż one już nie miały charakteru nalotów dywanowych.